w trakcie naszego lotu do Poznania. Pewnie większość z Państwa miała przyjemność ze mną, ja z Państwem lecieć w pierwszą stronę na KOS. Dzisiaj mamy przyjemność wracać. Od około 10-15 minut jesteśmy na naszym poziomie przelotowym o numerze 360, czyli jest to dokładnie 36 tysięcy stóp nad średnim poziomem morza. Temperatura zewnętrzna, przeniesiona jest to oczywiście na metry, jest to mniej więcej 10972 metry. Temperatura aktualnie nad północną częścią Grecji na tej wysokości to minus 50 stopni Celsjusza, a nasza prędkość podróżna to 460 węzłów, czyli mil morskich na godzinę, to jest mniej więcej 860 km na godzinę. Spodziewamy się jeszcze, że będziemy w stosunku do ziemi lecieć za około 10 minut dużo szybciej ze względu na jet stream, który w tą stronę lecąc będzie nam pomagał, a niestety lecąc do Państwa nam przeszkadzał, zwalniał nasz lot mniej więcej 130-140 ponad km na godzinę, co spowodowało też nasze początkowe opóźnienie. Następnie okazało się, że musimy jeszcze wykonać jeden holding nad przedlądowaniem na KOS, ze względu na spore ruchy o tej godzinie, co też wydłużało nasz lot. Zamiast lecieć 2 godziny 45 minut, lecieliśmy 3 godziny 5 minut w pierwszą stronę. A więc opóźnienie nasze w Poznaniu będzie nosić około 40 minut, co oczywiście przepraszamy, niestety siła wyższa. Nasza trasa przebiegać będzie nad oczywiście Grecją, następnie nad zachodnią częścią Bułgarii, będzie nad Sofią, nad zachodnią częścią Rumunii, nad wschodnim skrawkiem Węgier, wschodnią częścią Słowacji w rejonie Koszyc. Po lewej stronie miniemy Tatry, będziemy nad Krakowem, Katowicami, następnie będziemy zbliżać już do lądowania lotnisku w Poznaniu. Pogoda po trasie niestety dzisiaj nie jest zbyt przyjemna, jak już Państwo teraz odczuwacie, a będą te turbulencje jeszcze mocniejsze. Także proszę Państwa trzymać pasy cały czas zapięte, jeśli to możliwe, w momencie kiedy pojawi się sygnalizacja o zapięciu pasów, to bezwzględnie wrócić na miejsce i zabrać pasy do naszego wspólnego bezpieczeństwa. Pogoda w Poznaniu też nie jest dzisiaj rozmieszczająca. Po godzinie 10 czasu polskiego, czyli ponad godzinę temu, było 13 stopni Celsjusza, było pełne zachmurzenie na wysokości jedynie 30 metrów nad poziomem lotniska. Według pewna ta pogoda się powinna poprawić na godzinę naszego przelotu, mniej więcej 20 minut przed lądowaniem.